Gdy ostatnio widzieliśmy Thora, boga piorunów i kosmicznego superbohatera, stracił on praktycznie całą rodzinę, starych kumpli i cały świat, z którego pochodził. Rozstał się z dziewczyną, a potem nie udało mu się powstrzymać Thanosa przed eksterminacją połowy wszechświata, więc popadł w depresję i się roztył. Na szczęście udało się cofnąć czyn Thanosa, a Thor rehabilitował się w swoim mniemaniu i dołączył do Strażników Galaktyki, aby rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. I tu zaczyna się akcja czwartego solowego filmu Thora, Miłość i Grom. Oto jego fabuła bez spoilerów. W odległej galaktyce człowiek imieniem Gor i jego kilkuletnia córka podróżują przez pustynię. Dziecko niestety umiera w trakcie, a zrozpaczony ojciec dociera do siedziby boga rapu. Nie, boga o imieniu rapu. I przedstawia mu się jako jego ostatni wyznawca, mając nadzieję na zbawienie i spotkanie swoich ludzi w raju. Reakcja i postawa boga bardzo go jednak rozczarowują, więc stawia sobie nowy cel – zabić wszystkich bogów. I naturalnie tytułowy bohater będzie próbował go powstrzymać. Cały film jest utrzymany w zaskakująco lekkiej konwencji jak na tak ciężki początek. Na stanowisko reżysera i scenarzysty powraca Taika Waititi, który stara się utrzymać przygody Thora w takim samym tonie jak w Ragnaroku. Ta produkcja z pewnością przypadnie do gustu każdemu, kto nie oczekuje od Marvela niczego więcej niż żeby było kolorowo. Bo jakość produkcyjna jest naprawdę wysoka. Do tego stopnia, że często nie byłem w stanie odróżnić, które elementy otoczenia są prawdziwe, a które zostały dodane komputerowo. W żadnym miejscu nie siedzimy długo, więc nigdy nie mamy okazji znudzić się scenerią. Ponadto jest tu dużo dowcipów, może nawet za dużo. No dobra, nie będę w stanie dłużej zwlekać z powiedzeniem tego. Miłość i Grom nie przypadł mi do gustu i to właśnie głównie z powodu atmosfery. Odkąd założyłem ten kanał i zacząłem bardziej myśleć nad argumentowaniem swoich opinii, zacząłem lepiej poznawać siebie i swój gust i dochodzę do wniosku, że jestem bardzo surowy wobec nierównego tonu. Jeśli ktoś chce zrobić poważny film akcji, to spoko. Jeśli ktoś chce zrobić lekką, mroczną komedyjkę, w której przypadkowe ofiary śmiertelne są grane na śmiesznie, to też spoko. Ale kiedy ktoś stara się pogodzić jedno z drugim, to jak najbardziej jest to możliwe i znam przykłady, ale chyba jestem pod tym względem i tak bardziej surowy niż większość osób. No trudno. Do rzeczy. Przy tym filmie w ogóle nie byłem w stanie poczuć się zaangażowany. Nie czułem stawki, nie czułem jak ważne jest to, co nasi bohaterowie próbują osiągnąć, głównie dlatego, że w samym filmie nic nie jest traktowane poważnie, nawet kiedy powinno być. Po tym jak główny bohater dowiaduje się, że w kosmosie grasuje seryjny zabójca bogów, ludzie zaczynają żartować. Kiedy potwory zaczynają porywać dzieci, ludzie zaczynają żartować. Kiedy ktoś traci część ciała, ludzie zaczynają żartować. Nawet kiedy dowiadujemy się, że Jane Foster powoli umiera na raka, w następnej scenie ludzie zaczynają żartować. Czy to znaczy, że nie powinienem się tym przejmować? Nie w takim samym stopniu, jak martwiliśmy się śmiercią innych postaci w filmach Marvela? Co się stało z umysłem Taiki Waititiego? Nigdy nie miał problemu z idealną równowagą między humorem a przygnębiającym realizmem, a tu nagle traktuje widzów jak dzieci, nie chce, żeby się martwiły, chce, żeby cały czas się śmiały i nie myślały o tym, że w międzyczasie dzieje się coś smutnego. Za każdym razem, kiedy dzieje się coś poważnego, dla równowagi pada 10 dowcipów, żeby widz się nie zmartwił za bardzo. Zupełnie jakbym oglądał świat według kiepskich. No Halinka, dajże spokój, przecie to je dopiero czwarte stadium raka, a ile ich jest? 4 jełopie! Ten film tak bardzo umniejsza znaczeniu czegokolwiek, że śmieje się nawet z rzeczy, które są tak jakby tematem tabu w uniwersum Marvela. Na przykład z Thanosa. Nikt nie śmieje się z Thanosa. Jest powodem traumatycznych wspomnień dla całej ludzkości. A tymczasem w świecie Thora znajdziemy lodziarnię, której szyldem jest rękawica nieskończoności. To jest tak bardzo w złym guście. To tak jakby w Hiroshimie tuż po II wojnie światowej ktoś otworzył bar pod grzybem atomowym. Po seansie na chwilę odpaliłem sobie jeszcze raz Ragnarok, żeby upewnić się, że to nie jest tak, że po prostu się starzeję i nie podchodzi mi już ani styl Marvela, ani Waititiego, ale... Nie, śmierć Odyna w tamtym filmie jest bardzo poruszającym momentem, a Hela została ukazana bardzo szybko jako poważne zagrożenie. I czuć tę stawkę, czuć, że nawet jeśli bohaterowie wygrają, a wygrają na pewno, bo to film superbohaterski, to mogą po drodze odnieść poważne straty.
W Miłości i Gromie tak jakby sytuacja jest poważna, mamy tu seryjnego mordercę, porwanie dzieci, raka, ale niewłaściwe posługiwanie się komedią nie pozwalało mi poczuć tej powagi, a miejscami to wydawało się wręcz obraźliwe. Zresztą, jak mam poczuć jakiekolwiek zagrożenie, kiedy Thor stoi sobie tyłem do lecących pocisków i je ignoruje, a kiedy ktoś zostaje poważnie ranny w walce, to robimy sobie z tego jaja. Jedyne czego brakuje to scena, w której widzimy na własne oczy, jak zmarła osoba trafia do raju i ma się dobrze, żeby nawet śmierć przestała wydawać się specjalnie niebezpieczna. Nawet nowy Asgard został zrobiony na śmiesznie. Teraz jest atrakcją turystyczną żerującą na swojej pierwotnej kulturze, coś jak Hawaje, i chyba niestety utknął w takim stanie. Więc gdy następnym razem pojawi się w tym uniwersum, to współczuję przyszłym reżyserom. Ale może moja ocena byłaby choć o włos pozytywna, gdyby ta komedia była naprawdę śmieszna. I owszem, zaśmiałem się parę razy, ale przez większość czasu to było dla mnie zbyt niezręczne. Humor opiera się tu głównie na niezręczności, niezręcznych rozmowach, niezręcznych monologach i niezręcznych sytuacjach. Nie mam nic do tego typu humoru, ale w mniejszych dawkach, bo w dużych jest po prostu niezręcznie. Film próbuje też rozśmieszyć widza poprzez denerwowanie go. W jednej z pierwszych scen Thor otrzymuje w prezencie dwie ogromne kozy, które ciągle wydają z siebie ten przeklęty, piskliwy krzyk. I to nie jest pojedynczy dowcip, te kozy zostają z nami do końca filmu. To trochę tak jak kultowa scena z najbardziej wkurzającym odgłosem świata w Głupim i Głupszym, tylko że w tamtej scenie to było śmieszne z powodu reakcji pasażera, który musiał tego słuchać, a w Miłości i Gromie to my jesteśmy tym pasażerem. Gdzieś czytałem, że krzyczące kozy były popularnymi filmikami na YouTubie wiele lat temu. I nawet ja ledwo to pamiętam, a przestarzałe nawiązania to moja specjalność. Najzabawniejszą postacią był Zeus, grany przez Russella Crowe'a. Jest idolem Thora i dba o wizerunek mądrego króla, ale przy bliższym poznaniu okazuje się zaniedbanym, aroganckim bucem, któremu zależy tylko na poklasku. Jest przy tym trafną satyrą jednocześnie na współczesnych celebrytów, jak i na mitologię grecką. Inną sprawą jest to, czy na tym etapie historii faktycznie potrzebujemy jeszcze więcej błaznów w obsadzie. Ale tak, pomijając tą jedną rzecz, był nawet śmieszny. Russell Crowe powinien częściej grać w komediach. Thor jest już oficjalnie debilem. Jego postać uległa flanderyzacji. Czy ktoś zna to słowo w Polsce? Nieważne, po prostu stał się stereotypem samego siebie. Wcześniej ukazywano go jako kogoś, kto dopiero uczy się ziemskich zwyczajów i zachowuje się przez to trochę niezręcznie, ale jednak się uczy. Bywał też arogancki i kpił sobie z zagrożenia, ale to nie z głupoty, tylko ze zwykłej, zwykle uzasadnionej pewności siebie. I nie wiem, komu tutaj zarzucać, że nie rozumie pierwotnego konceptu postaci, kiedy najważniejsze osoby pracujące nad tym filmem doskonale znają ten koncept, bo sami go kreowali przez lata. Możliwe, że po prostu kinowe uniwersum Marvela nam się sypie. Doktor Strange też stał się stereotypem samego siebie w swoich filmach. I ze zbyt pewnego siebie, ale jednak intelektualisty, stał się szarżującym, lekkomyślnym arogantem. W sumie w Wojnie bez granic i Końcu gry Star-Lord też zaczynał powoli ewoluować w niekompetentnego idiotę. Martwię się o niego. Już wystarczy to, co zrobili z Draxem w drugich Strażnikach Galaktyki. Zresztą w samej Miłości i Gromie też można doszukać się paru nieścisłości względem poprzednich filmów, ale to już temat na inną okazję. Może. W każdym razie Thor jest debilem. Takim, który nie potrafi wygłaszać dobrych przemów, ale i tak próbuje za każdym razem. Takim, który lubi rozmawiać z własną bronią, jakby to był świadomy człowiek, choć ostatecznie nie dostajemy żadnego potwierdzenia, że jego broń ma jakąkolwiek świadomość, a nie po prostu reaguje na polecenia jak program. W tym filmie powracają też takie fantastyczne postacie jak Korg, który w poprzednim filmie był uprzejmym, ale zdeterminowanym przywódcą rewolucji, a teraz jest tylko chodzącym żartem. Powraca Walkiria, która była twardzielem lekko duchem, a teraz jest nijaka jak surowe tofu. I w ogóle zapomniałem, że jest teraz królową Asgardu. Widać, że jest kimś ważnym w tym miejscu, ale aspekt bycia królową tak nie bardzo się przebija. Słabo jest tu zarysowany.
Jak dobrze pamiętamy, gdy ostatnio widzieliśmy Thora, dołączył on do Strażników Galaktyki i przez ostatnie 3 lata zastanawialiśmy się, jaką rolę będą oni odgrywać w jego historii, jak będzie wyglądać dynamika między nimi. I faktycznie, na początku zostajemy zapewnieni, że mieli razem wiele wspaniałych przygód, ale czas ich pożegnać. Ech! Co się stało za kulisami? Po co było to łączenie Thora i Strażników Galaktyki, kiedy teraz wychodzi na to, że nie będziemy ich widywać razem i nie mieli żadnego znaczenia dla jakiegokolwiek wątku? Czy Thor miał być oryginalnie w Strażnikach Galaktyki 3, ale ci zostali przesunięci na później? I teraz Taika Waititi mówi Strażnikom, kto was tu wrzucił, wynocha z mojego filmu. Pomówmy choć na chwilę o czymś trochę bardziej udanym. O Złoczyńcy. Powiedziałem trochę. Złoczyńca jest przynajmniej ciekawy. Ma ciekawy potworkowaty wygląd i ciekawą historię początków, którą już przytoczyłem w streszczeniu fabuły. Christian Bale wkłada ogromne serce w tę rolę, do tego stopnia, że nawet nie rozpoznałem samego Mrocznego Rycerza w roli Gora, ale w sumie ten aktor jest znany głównie z ról, w których jest nie do poznania. Niestety z czasem jego motywacja zaczęła mi się wydawać coraz bardziej słaba, więc... Obraził się na bogów, bo są egoistami, nie dbają o ludzi i pozwalają, aby ich wyznawcy ginęli bez żadnej selekcji, więc zamierza zabić wszystkich bogów bez żadnej selekcji i narażając przy tym życie niewinnych ludzi. I próbuje zwabić Thora, który jest bogiem, zagrażając ludziom, ponieważ wie, że ten bóg się o nich zatroszczy i ruszy im na pomoc bezinteresownie. Więc mamy tu do czynienia z niczym więcej jak zemstą wielkiego hipokryty. Moją matkę i ciotkę zatłukli. I co z tego, że to nieładnie? Każdemu z nas kiedyś kogoś zabili. To jeszcze nie powód, żeby całą resztę stawiać pod ścianą. A może nawet po prostu z szaleńcem. W tak wielu scenach kpi sobie z ludzi, niemal śmiejąc im się w twarz. Wydawałoby się, że taki idealista będzie bardziej poważnie podchodził do wymyślonego sobie celu. Ale przynajmniej to nie jest tak, że rzuca żartami na lewo i prawo. Po prostu jest jednym z tych chichoczących złoczyńców, jak Voldemort pod koniec Insygniów Śmierci. Może byłby bardziej interesujący, gdybyśmy zobaczyli na własne oczy, jak zabija różnych bogów? Tak jak w Ragnaroku zobaczyliśmy, jak Hela zabija i niszczy wszystko na swojej drodze? Ale nie, nie widzimy tego, bo jak już ustaliliśmy, widz ma się cieszyć na tym filmie i nie wolno mu mieć żadnej innej reakcji. W dodatku sposób, w jaki złoczyńca zostaje pokonany, jest mało satysfakcjonujący. Nie zdradzając zbyt wiele, Thor używa mocy, której nigdy wcześniej w filmach nie używał, a przydałaby się w przeszłości. A potem dzieje się coś, po czym pomyślałem, serio, dopiero teraz wam to przyszło do głowy? Jaka właściwie jest tak naprawdę stawka w tym filmie? Okej, złoczyńca dążąc do swojego celu naraża życie postronnych ludzi. Ale jaka stawka tkwi w tym, że chce zabić wszystkich bogów? Jak ich brak wpłynie na losy świata? Jaka jest faktyczna relacja między ludźmi a bogami w tym świecie? Czy inna niż między ludźmi a zwykłymi superbohaterami, którzy przychodzą i odchodzą? Czy większość istot w ogóle zauważyłaby, gdyby bogowie zniknęli? Czy ich życie na pewno stałoby się gorsze? Czy stawka naprawdę jest większa niż gdyby Thor wyruszał ocalić życie jakiejś jednej rodzinie Kowalskich w Rzeszowie? Którzy na pewno zasługują na ratunek, po prostu nie wiem, czy zasługują na film o Thorze. Nie pomaga fakt, że jedyni bogowie, jakich widzimy w tym filmie, faktycznie są palantami i niespecjalnie było mi ich żal. Thor mówi o jednym z bogów, którzy umarli, że był najmilszy na świecie. I może ma rację, ale skąd mamy to wiedzieć? Mówił też dobre rzeczy o Zeusie, zanim go poznał. Co za zmarnowany potencjał. Można było tu poruszyć wiele ciekawych dylematów o ludziach u władzy, sławie i odpowiedzialności, fanatyzmie. Skoro Bóg jest dobry, to czemu pozwala, żeby zło było na świecie? Może chcecie skrytykować ten koncept, albo usprawiedliwić i wyjaśnić ten koncept? Obie drogi byłyby dosyć ciekawe. Nie, my tu robimy prostą, głupią komedię z rakiem i seryjnym mordercą w tle, ale nie czarną komedię, lekką komedię, przystępną dla dzieci. Z rakiem i seryjnym mordercą w tle. Nawet muzyka w tym filmie nie ma sensu. To dobra muzyka, ale gryzie mi się z przyjętym stylem. Mamy tu największe przeboje z listy przebojów radia Złote Przeboje, jak Only Time, Welcome to the Jungle i oczywiście Sweet Child O' My. Jeśli to, co widzicie w filmie, nie wydaje wam się dość dobre, to może uda wam się oszukać was mózg, że jednak wam się podoba, kiedy usłyszycie piosenki, które podobają się każdemu pokoleniu urodzonemu po 1970 roku.
Nie cierpię tej techniki manipulacyjnej. Strażnicy Galaktyki robili to samo w swoich filmach, ale mieli prawo, bo powiązali to z Walkmanem głównego bohatera, który jest jego jedyną pamiątką po matce, którą stracił w latach 80. i jej strata jest integralną częścią osobowości bohatera. Więc nie jestem absolutystą i dopuszczam dobre wykorzystanie popularnej muzyki w filmach. Jestem też pogodzony z tym, że każdy film teraz musi choć w jednej scenie wykorzystać popularną piosenkę. Ale w tym filmie dzieje się to za często i za dużo i za łatwo dostrzec tu próbę manipulacji widzem i nie ma żadnego uzasadnienia, aby taki film osadzony w czasach współczesnych miał w sobie tyle klasycznego popu sprzed dekad. Pod tym względem ten film jest taki sam jak Legion Samobójców, ten pierwszy zły. Po niektórych materiałach promocyjnych można dojść do wniosku, że chyba ten film miał być stylizowany na fantastyczne kino rozrywkowe z lat 70. i 80., ale nie widzę, by cokolwiek z tego zamysłu przetrwało. No i tyle. Przepraszam, ale dla mnie Marvel to coraz większy bałagan. Nawet nie oglądam ich seriali, bo nasłuchałem się dość, że przez nadmiar produkcji Marvela w ostatnim czasie ludzie są zmęczeni Marvelem, więc dlaczego ja miałbym to sobie robić? Ale już po samych filmach coraz bardziej zaczynam mieć wrażenie, że Marvel może nie wiedzieć, co robi i w którą stronę chce pójść? Może po prostu faktycznie produkuje ostatnio za dużo rzeczy naraz? Ja wiem, że jestem tylko jedną osobą i nieważne co ludzie mówią, wszystkie filmy Marvela dobrze zarabiają i mają raczej dobre recenzje, chociaż tym razem Metacritic wydaje się wyjątkowo mało wyrozumiały. Nadal przypadkowemu niedzielnemu widzowi może się spodobać to kolorowe widowisko, kolorowa akcja, fajnie wyglądający czarny charakter i dużo komedii. I nie ma w tym nic złego, niedzielny widz to nie jest obraźliwe określenie, jakby co. Sam bywam niedzielnym widzem. Ale jako ktoś, kto przebrnął przez każdą produkcję Marvela, zwykle z zadowoleniem, i jako ktoś, kto wchłonął w ten świat, widzę, że najlepsze postacie mają coraz bardziej uproszczone osobowości, a ton jest ostatnio lekko zagubiony. Nawet jeśli pozytywnie oceniałem kilka poprzednich produkcji, to zwykle była to ocena o włos pozytywna, albo nawet pomimo zachwytu musiałem się zatrzymać na dłużej, aby pokręcić na coś nosem. Więc obawiam się, że mamy tu regres i jeśli taki stan się utrzyma, to może się okazać, że jesteśmy świadkami ekwiwalentu 8. sezonu Gry o Tron w Marvelu. Ale może nie. Zawsze jest nadzieja. Zobaczymy jeszcze, co w listopadzie przyniesie nam kontynuacja Czarnej Pantery, bez udziału świętej pamięci Chadwicka Bosemana. Dobra, trochę się boję. Cross the rainbow bridge of Asgard, where the booming heavens.